Tak, jeszcze teraz, drodzy Państwo, ja zostałam tutaj poproszona o przedstawienie pokrótce projektów, które były pokazane w Pile. To nie wiem, czy Pani Aleksandra Kowalska zechciałaby opowiedzieć o swoim projektu. Został ogłoszony w Pile, dwa razy się spotkaliśmy, został ogłoszony taki konkurs przez Urząd Marszałkowski na pomysły właściwie, na zgłaszanie pomysłów, które mogłyby się stać projektami realizowania wolontariatu międzypokoleniowego, łączenia młodszych i starszych we wspólne jakieś takie działania, które pozwalają właśnie na transfer wiedzy, na transfer doświadczenia i umiejętności. Zostało zgłoszonych, jak dobrze pamiętam, 6 takich projektów, czy takich pomysłów, które rzeczywiście by mogły być bardzo fajnymi projektami do zrealizowania. Pani Aleksandra jest autorką ze swoim zespołem jednego z nich i rzeczywiście i prezentacja tych projektów i sama treść, myślę, że Państwo sami będziecie widzieli, że jest wartościowa i że warta kontynuowania. Dziękuję. Przesuwaj. Ze względu na okrojony czas, ja się ograniczę do kilkunastu zdań prezentujących ten projekt. Otóż, proszę Państwa, myśmy w swoim dziesięcioleciu już wiele projektów zrealizowali przy pomocy własnych środków, własnych narzędzi, a ten projekt, Pilski Babilon plus minus 55, przesuwajcie. Ten projekt wpisuje się w inny, bardziej program działania, jaki przygotowaliśmy na nasze dziesięciolecie, bo właśnie jesteśmy w 10. roku działalności. Dlaczego on powstał, to tutaj uzasadniamy to Państwu. Ja nie będę tego komentować ze względu na to, żebym się pewnie rozgadała i tych 10 minut by mi nie starczyło. Natomiast chciałam powiedzieć tak, że my mamy pewne doświadczenia już, jeśli chodzi o współpracę z przedszkolami, ze szkołami podstawowymi, z gimnazjalnymi, ponadgimnazjalnymi. Na przykład zrealizowaliśmy taki program, który adresowany był i do seniorów, i do młodzieży na temat skąd my, Pilanie, jesteśmy. W tej chwili się to wydawnictwo drukuje, za parę dni rozdamy to. Natomiast nie mamy doświadczeń, jeśli chodzi o współpracę ze studentami, a w Pile są już 3 wyższe uczelnie. Wprawdzie jakieś tam oznaki w tej współpracy były, ale naszym zdaniem to za mało. W związku z tym uważamy, że program pod tytułem Pilski Babilon plus minus 55 łączy w sobie po pierwsze działalność dla różnych środowisk i chcemy szczególnie włączyć w to studentów. I od razu powiem, że uda się ten program zrealizować wówczas, jeśli wyższe uczelnie w Pile poważnie swój udział w tym programie potraktują. Jestem po rozmowach na ten temat z przedstawicielami pilskich uczelni, którzy są członkami Rady Programowej i oni są jakby łącznikami do realizacji tego programu. Na czym on ma w skrócie polegać? Otóż Pilski Babilon, którego konferencja planowana jest na 21 kwietnia, uda się wówczas, jeśli wszystkie te uczelnie włączą się poważnie do tej działalności, nie chciałabym powiedzieć wytypują, ale wyznaczą studentów, po pierwsze, którzy będą prowadzili wywiady z kobietami zaangażowanymi w działalność publiczną. Tak się składa, że w Pile wiele kobiet pełni bardzo odpowiedzialne stanowiska,
jak również są działaczkami organizacji pozarządowych, często kierują, zarządzają tymi organizacjami, nie zawsze będąc prezesami. Są jakby wykonawcami działań. Ale u nas jest na przykład wiceprezydent kobieta, jest komendantka policji kobieta, jest dużo pań dyrektorek szkół, w sanepidzie, czyli w służbie zdrowia ogólnie mówiąc. Kobiety pełnią odpowiedzialne funkcje i chcielibyśmy się przez ten program dowiedzieć, na czym polega taki fenomen, że kobieta potrafi być kobietą, matką, żoną, żoną to jej kochanką, prawda? I że potrafi wywiązywać się ze swoich obowiązków. W czym to tkwi? I do tej pracy właśnie chcę zaangażować studentów poprzez cykl wywiadów, które studenci odbędą z osobami, które my wskażemy. Ale nie tylko, które my wskażemy. Również może być tak, że na przykład studenci w swoim środowisku mają kobiety zaangażowane w działalność publiczną, niekoniecznie tylko seniorów. Podkreślam to mocno. I spodziewamy się 16 grudnia będą warsztaty dla tych osób, które będą przeprowadzały wywiady, bo muszą się nauczyć, o co mają pytać, a o co również chodzi nam, organizatorom tego programu. A w styczniu i lutym będą odwiedzać te osoby i albo rozmawiać, albo po prostu przeprowadzać wywiady. Powinien się z tego ukazać jakiś bardzo ciekawy materiał do wykorzystania, bo chcemy w ten sposób również promować piłę. Jak Państwo zauważyliście u siebie na uniwersytetach, u nas, na naszym, no każdy mężczyzna jest na wagę złota. I chcemy pokazać po prostu rolę kobiet. Może, przepraszam, żeby nie wyszły na ulicę, tylko żeby wyszły do domów tych osób, które jeszcze u nas są. Nie, które jeszcze u nas nie są, a powinny być. Piła swego czasu była takim bardzo prężnym środowiskiem kulturotwórczym. I chcemy tych ludzi pozbierać trochę. A więc pierwsza część to jest działalność studentów uczelni pilskich. Druga część to jest, przyjrzymy się panom i zobaczymy, jak panowie funkcjonują w życiu publicznym i społecznym. Prawda? Wiecie, że ja ten projekt widzę właściwie co tydzień i on co tydzień jest coraz bardziej zaawansowany. Więc bardzo, bardzo dziękuję. Tak, widzę, że jeszcze pani prezes ma kalendarze, które już ostatnio były prezentowane, chyba tydzień temu. Upominek dla Państwa i to nie tylko z okazji Dnia Świętego Mikołaja. Otóż wydaliśmy kalendarze na przyszły rok. Chcemy się pochwalić, chcemy, żebyście nam zazdrościli i każdemu przedstawicielowi danego uniwersytetu, poza pilskimi, bo pilskie grupy już dostały, wręczymy. Dziękuję.